Wójt zapowiedział program Przyjazne Osiedle. Chcemy zapewnić godny standard, godną jakość życia dla wszystkich mieszkańców w Polsce. Najbardziej w nowej szkole podoba mi się sala gimnastyczna. Dobra infrastruktura oświatowa, edukacyjna musi być dostępna w każdym miejscu. Dla 260 tysięcy uczniów z regionu nowy rok szkolny przyniesie nowe wyzwania. Halo, Unia, mowa 112. 40% wyjazdów jest wyjazdami nieuzasadnionymi. Fałszywe i nieuzasadnione zgłoszenia na numer alarmowy to wciąż duży problem. To jest główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. A na początek informacje z kraju przygotowane przez dziennikarzy TVP Info. Najpierw budowa wind, potem nowych parkingów i garaży. To harmonogram zapowiedzianego przez rząd programu Przyjazne Osiedle, pierwszego punktu ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty. Krzysztof Nowina-Konopka. To doskonała wiadomość dla ponad 8 milionów ludzi, którzy mieszkają w takich osiedlach. Koło bloków coś zrobić z zielenią, windy wymienić, bo windy są bardzo stare już. Fajnie widzę, jeśli są takie do remontu, to jestem za, jak najbardziej. Zmienić podłogi i pomalować ściany, bo też napisy są wulgarne. W nowej kadencji ruszy program Przyjazne Osiedle, program modernizacji i rewitalizacji osiedli i bloków z wielkiej płyty, który obejmie całą Polskę. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chodzi o jak najlepszy standard życia i mieszkania, mówi w specjalnym spocie Mateusz Morawiecki. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B i sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom. Rewitalizacji zostaną poddane tysiące bloków z czasów PRL-u. Obejmie między innymi wymianę docieplenia, instalacje fotowoltaiki i budowę wind, zwłaszcza tam, gdzie ich nigdy nie było. Bardzo często w tych budynkach, również na wyższych piętrach, mieszkają osoby starsze, które mają po prostu problem z dostaniem się do swoich mieszkań. Także ten program będzie również obejmował montaż wind w tych budynkach. Na osiedlach powstaną też nowe parkingi, drogi dojazdowe, parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. To rzeczywiście jest wyzwanie, którego często spółdzielnie, ale co za tym idzie, lokatorzy nie są w stanie sami udźwignąć, więc tutaj taka ogólnopaństwowa pomoc, taki projekt, który będzie wychodził naprzeciw tym potrzebom, jest jak najbardziej niezbędny. Program ma trwać co najmniej 10 lat, a jego koszt rząd szacuje na około 5 miliardów złotych w pierwszym roku. To wyborcze zobowiązanie Prawa i Sprawiedliwości. Zapytajcie swoich wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów, czy w czasach Platformy Obywatelskiej środki przeznaczane na remonty dróg, na dojazdy do osiedli były porównywalne do tego, co dzisiaj przeznaczamy. No nie były porównywalne. Program Przyjazne Osiedle to pierwszy punkt zapowiedzianej wyborczej ofensywy programowej Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę w Końskich zaprezentowana zostanie całość programu. Dla TVP3 Krzysztof Nowina-Konopka, TVP Info. W zbliżeniach teraz wiadomości z regionu i sprawdzamy, jak pomysł rewitalizacji bloków z tak zwanej wielkiej płyty komentowany jest na Kujawach i Pomorzu. Program Przyjazne Osiedle oznacza rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Te rozwiązania spodobały się mieszkańcom. Jest dobry pomysł, bo ja mieszkam w takim bloku, znaczy nie 10-piętrowym, tylko 4-piętrowym. I jestem za tym, żeby modernizacja była i nawet windy, żeby były w tych blokach 4-piętrowych. To powinno wszystko być tak, jak dzisiaj właśnie premier właśnie mówił, nie? Że będą robić wszystko, żeby ludziom ulepszyć bytowanie i żeby po prostu się przyjemniej mieszkało. No parkingi jak najbardziej, bo mamy z tym duży problem. No infrastruktura, no jakoś tu widać, że dbają o to, ale na pewno, czym więcej, tym lepiej, wiadomo. Bo jest w sumie ten park i w zasadzie nie ma gdzie iść na spacer, szczerze mówiąc, w tym osiedlu. Premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych przypomniał, że na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. W naszym programie, programie rządu Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim chcemy zapewnić godny standard, godną jakość życia dla wszystkich mieszkańców w Polsce. Jeżeli taki wybór będzie 15 października, to będziemy realizować wielki program
dla osiedli. Tego standardu brakowało w czasach, kiedy te bloki masowo powstawały. A tamten czas budowanie z wielkiej płyty z punktu widzenia kolejek, ludzi oczekujących na mieszkania, było znakomitym rozwiązaniem. Pozwalał po prostu bardzo szybko budować. Niestety, co do izolacyjności cieplnej, co do szczelności okien i nie tylko, bo również między płytami potrafił wiatr hulać na złączach, no, zostawało to dużo do życzenia. Planowane rozwiązania przewidują też budowę nowych miejsc parkingowych, ale nie tylko. To oznacza, że bloki, a przecież w PRL-u był ten standard budowania bloków czteropiętrowych bez windy, że z automatu będą się mogły ubiegać o dofinansowanie do budowy windy, że na tych blokach będzie mogła być budowana fotowoltaika, że będą mogły być ocieplane. Bydgoszcz, Adrian Wachowiak. Ponad 260 tysięcy uczniów z regionu rozpoczyna właśnie nowy rok szkolny, a w nim nowe wyzwania. Zmiany w podstawie programowej obejmujące m.in. nowe przedmioty w szkołach podstawowych i średnich, ale też kolejne wsparcie zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla nauczycieli. Zanim jednak uczniowie usiądą w klasowych ławkach, dziś odbyły się uroczyste inauguracje. To wielka chwila dla uczniów i nauczycieli zespołu szkół nr 5 w Rypinie. Nowy rok szkolny rozpoczęli w nowej placówce. Najbardziej w nowej szkole podoba mi się sala gimnastyczna. Dlaczego sala gimnastyczna? Bo jest duża i bardzo ładna. Przez lata szkoła zmieniała lokalizację, wynajmując przestrzeń od innych placówek. Do tej pory nasze zajęcia odbywały się na początku na ulicy Sportowej w szkole podstawowej nr 2, a później od roku 1996 przy ulicy Mławskiej 12, gdzie wynajmowaliśmy pomieszczenia od szkoły podstawowej nr 3. Nowy obiekt jest nowocześnie wyposażony, ma 3 kondygnacje, salę gimnastyczną, a obok zlokalizowany jest plac zabaw. Znajdujemy się w ogóle w Powiatowym Centrum Edukacyjno-Społecznym, gdzie zainwestowaliśmy w dom dziecka w tej kadencji, pobudowaliśmy nowy specjalistyczno-terapeutyczny, do tego pobudowaliśmy dzienny dom pobytu Senior Plus, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którą będziemy oddawać już w październiku tego roku i ta wspaniała, cudowna szkoła wraz z placem zabaw. Dla mnie i marszałka, i mieszkańca, to wielka radość, że tu w Rypinie powstają kolejne inwestycje. Budowa szkoły wraz z wyposażeniem to 16 milionów złotych. 5,5 miliona złotych samorząd powiatu pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dla nas jako Prawa i Sprawiedliwości to jest bardzo ważne, bo to jest kolejna taka ilustracja tego, że stawiamy na zrównoważony rozwój, że dobra infrastruktura oświatowa, edukacyjna musi być dostępna w każdym miejscu. Rypin staje się miastem szczególnego wręcz świadectwa, nawet bym powiedział zazdrości, bardzo dynamicznego i harmonijnego rozwoju z nastawieniem na inwestycje o charakterze prospołecznym. To największa samodzielna inwestycja. Nie dziwi zatem fakt, że to właśnie tutaj odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego. Ten będzie obfitował w zmiany dla uczniów. Wśród nich m.in. nowe przedmioty szkolne, takie jak biznes i zarządzanie dla szkół ponadpodstawowych, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości oraz nauka języka łacińskiego, którego nauczanie może być wprowadzane w klasach 7 i 8 szkół podstawowych, a także liceach i technikach zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Już w 2027 roku biznes i zarządzanie będzie mógł być wybrany przez uczniów na maturze, ale podobnie z łaciną, z tym, że łacina tylko w zakresie podstawowym i tylko w części pisemnej. Nowy rok szkolny to nie tylko wyzwania, ale także pomoc zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Chociażby laptopy dla czteroklasistów, bony cyfrowe dla nauczycieli, czy w końcu dodatek specjalny, który w wysokości 1125 zł zostanie nauczycielom wypłacony z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej. 8 miliardów złotych ostatnio przeznaczyliśmy na inwestycje w oświacie, a subwencja oświatowa za naszych poprzedników przez kilka lat była na stałym poziomie i wynosiła ponad 40 miliardów złotych, około 42. Dzisiaj to ponad 60 miliardów złotych. Laptopy dla uczniów będą kupowane centralnie, następnie trafią do organów prowadzących szkoły, a potem do uczniów. Przekazane zostaną rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia na podstawie umowy na własność albo umowy użyczenia. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz.
Nowy rok szkolny w gminie Drzecim również podwójnie radosny. Setka najmłodszych mieszkańców uczyć się będzie w nowej siedzibie przedszkola. W wyremontowanej części szkoły znalazło się 6 nowych klas. Inwestycja kosztowała prawie 2 miliony złotych i została dofinansowana w ramach Polskiego Ładu. Otrzymaliśmy dofinansowanie około 900 tysięcy. Czekaliśmy na to bardzo długo. Niedaleko nas jest przedszkole stare, gdzie kiedyś około 30 lat, ponad 20, miało być takim pomieszczeniem przejściowym, które nie wymagało pewnych rzeczy sanitarnych i innych. Dlatego dążyłem do tego, żeby mieć odnowione te pomieszczenia w tej szkole. Ta szkoła ma około 50 lat, a zarazem została odnowiona. Widzimy tutaj nowy obiekt, który po prostu został zaadoptowany na przedszkole. Mamy tutaj 6 sal, w których dzieci szczęśliwe, radosne dzisiaj rozpoczęły rok szkolny. Wraz z tą całą tutaj budynkiem też mamy piękny plac zabaw. Ja zwrócę uwagę, że to jest w ciągu tygodnia trzecie przedszkole, które otwieramy. Po Sępólnie Krajeńskim, po Kruszwicy, teraz Drzycim. Znaczy, to pokazuje skalę inwestycji, które są realizowane z Polskiego Ładu, jak wiele z nich jest teraz kończonych, jakim wielkim placem budowy jest cała Polska i jak ważne są to zadania. Rozmawiałem z wójtem, także są w planie jest żłobek. Nie da się zachęcić ludzi, którzy prowadzą aktywne życie zawodowe, często kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca, by zechcieli tutaj pozostać. I dlatego to jest tak ważne i społecznie, ale także dla rozwoju takich gmin jak Drzycim. Nowy rok szkolny także w szkole podstawowej nr 31 w Toruniu. To placówka z oddziałami integracyjnymi dla dzieci ze spektrum autyzmu od oddziałów przedszkolnych po 8 klasę. Ich namawiać do powrotu z wakacji nie trzeba. Uczniowie oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej nr 31 w Toruniu chętnie rozpoczęli nowy rok szkolny, a powodów do tego mieli co najmniej kilka. Poznam nowych dzieci i się będę bawił. A powiedz, a co ty w przedszkolu robisz? Bawię się i uczę. A czego się uczysz? I dobrego zachowania. Do nowego roku przygotowywali się także nauczyciele oraz cała placówka, w której doszło do remontu. Wakacje w naszej szkole stały pod znakiem wielu remontów. Bardzo dużo pomieszczeń, bardzo dużo sal udało nam się wyremontować, także dzieci wracają do szkoły odświeżonej, odnowionej. Nowy rok w szkole podstawowej nr 31 rozpoczęło niemal 400 uczniów. To przykład skrajnej nieodpowiedzialności i bezmyślności. Tak o fałszywych zgłoszeniach na numer alarmowy 112 mówią przedstawiciele służb ratunkowych. W ubiegłym tygodniu nieprawdziwe zawiadomienie o wypadku drogowym uruchomiło pogotowie ratunkowe, policję oraz straż pożarną. Eksperci alarmują, takie działanie może uniemożliwić otrzymanie pomocy przez osoby, które naprawdę jej potrzebują. Alarmowa 112. To było zawiadomienie, na które służby nie mogły nie zareagować. Z przekazanych informacji wynikało, że na trasie Przypałkowo-Komierowo, to jest droga krajowa nr 25, doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów, w których znajdują się zakleszczone osoby. Na miejsce wysłano 3 zespoły ratownictwa medycznego, patrol policji, 3 jednostki PSP oraz 2 załogi OSP. Na zgłoszenie zareagowało także lotnicze pogotowie ratunkowe. Na miejscu okazało się, że do żadnego wypadku nie doszło. Jak mówią ratownicy medyczni, fałszywe i nieuzasadnione zgłoszenia na numer alarmowy to wciąż duży problem. W skali kraju nieuzasadnione wyjazdy karetek stanowią 40% wszystkich wyjazdów. Jeżeli sobie uświadomimy, że na 25 tysięcy mieszkańców w Polsce przypada jeden ambulans, czyli jest taka proporcja, 25 tysięcy mieszkańców, jeden ambulans. Jeżeli ten jeden ambulans zostanie zadysponowany do zdarzenia fałszywego, czy też błahego, nie stwarzającego zagrożenia zdrowia i życia w danej chwili, czyli takiego nagłego,
no to nam brakuje tych ambulansów do pacjentów, do zdarzeń, gdzie jest stan nałego zagrożenia zdrowotnego. Operatorzy numeru alarmowego 112 w Bydgoszczy odbierają nawet 120 telefonów podczas 12-godzinnego dyżuru. W skali roku aż 64% z nich to zgłoszenia fałszywe lub nieuzasadnione. Numer alarmowy jest wygodny dla osób zgłaszających, w związku z tym dzwonią po prostu ze wszystkim. Czy jest to na przykład jakiś martwe zwierzę gdzieś znalezione na jakimś rynku, po prostu wszystkie. W tym na przykład schowany przez kolegów dla żartu but, zapomniany PIN do telefonu lub prośba o połączenie z urzędem miasta. Halo. Dzień dobry panu. Chciałbym się dowiedzieć, jak tam jest z prądem na nie mamy. Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie Krajeńskim prowadzi postępowanie, które ma zidentyfikować osobę, która w minionym tygodniu wykonała fałszywe zgłoszenie. Jeżeli mówimy o wykroczeniu, to jest to odpowiedzialność zagrożona karą aresztu. Może być też wysoka grzywna, a w sytuacjach bywają też takie sytuacje, gdzie wyliczane są koszty takich akcji i obciążani kosztami są osoby, które powodują to fałszywe zgłoszenie. W niektórych przypadkach toczą się także postępowania karne, które mogą zakończyć się pozbawieniem wolności nawet do 8 lat. Monika Buzalska, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? Zamieszanie związane z darmowymi lekami. Żeby je otrzymać, trzeba mieć receptę. Bydgoska Bazylika wznawia wydawanie posiłków dla potrzebujących. Lekarze z regionu przepisują już dzieciom oraz seniorom powyżej 65 roku życia refundowane leki. By móc je wykupić w aptece, należy okazać odpowiednią receptę. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że grupa osób upoważnionych do darmowych leków będzie poszerzana. Przychodnia przy ulicy Łomżyńskiej w Bydgoszczy. Tu już od piątku wystawiane są recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów powyżej 65 roku życia. W skali całej przychodni 1800 pacjentów skorzysta z bezpłatnych leków dodatkowo, bo oczywiście już pacjenci 75+ korzystają z tej formy. Natomiast dzieci i osoby 65-74 lata to jest prawie 2000 osób, które będą mogły mieć wystawione recepty na bezpłatne leki. Na liście leków refundowanych dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia znajduje się 2800 preparatów. Z kolei lista dla seniorów jest o 1000 medykamentów dłuższa. To są przede wszystkim schorzenia przewlekłe. Jeżeli mówimy o seniorach, to są nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca przede wszystkim, astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wiele tych cywilizacyjnych, najczęstszych schorzeń, z którymi zgłaszają się do nas nasi pacjenci. By otrzymać darmowy lek, należy okazać w aptece wystawioną przez lekarza receptę. Jeżeli została ona wystawiona przed 1 września, to należy zgłosić się po nową. Farmaceuci już je realizują i podkreślają, refundacja leków to szansa na leczenie dla tych pacjentów, którzy z powodów ekonomicznych nie mogli wykupić wszystkich przepisanych przez lekarzy preparatów. Jest tam bardzo dużo leków. Są to najpotrzebniejsze leki, które są stosowane w terapii, co pragnę podkreślić, że to są także najnowocześniejsze leki. Na przykład w liście 65+ są to nowoczesne leki na cukrzycę, tak? Więc to są naprawdę bardzo dobre działania. Według szacunków resortu zdrowia z bezpłatnych leków skorzysta nawet 15 milionów Polaków. Od stycznia przyszłego roku grupa upoważniona do refundacji poszerzy się także o kobiety w połogu. W pierwszych tygodniach nauki w pobliżu szkół i przedszkoli należy spodziewać się więcej patroli policji i straży miejskiej. Rozpoczęła się akcja edukacyjna Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze apelują do kierujących o jazdę zgodnie z przepisami oraz o szczególną czujność w pobliżu szkół. Nie zabraknie także spotkań z uczniami i rozmów na temat poruszania się po drogach. Ruch w pobliżu szkół i przedszkoli rozpocznie się we wtorek, gdy uczniowie na dobre zasiądą w szkolnych ławkach. Ważne, aby dotrzeć na zajęcia bezpiecznie, dlatego też w pobliżu placówek oświatowych pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Apel gorący do kierowców, żebyśmy jeździli zgodnie z przepisami, żebyśmy przy przedszkolach nie przekraczali dozwolonej prędkości i mieli świadomość, że w każdej chwili może dojść do sytuacji niebezpiecznej. Gorący apel również do rodziców, aby poprzez dobry przykład, poprzez dawanie dobrego przykładu wsparli
nas, tutaj nauczycieli i policjantów, w edukowaniu tych naszych najmłodszych. Policja zachęca. Warto wraz z dziećmi wspólnie pokonać kilka razy trasę do szkoły i do domu, po to, żeby wskazać im, w którym miejscu na trasie powinny zachować szczególną ostrożność. Tak ważne dla nich bezpieczeństwo gwarantuje m.in. wyniesione przejście przy ulicy Goszczyńskiego w Bydgoszczy. Policjanci także w tym miejscu prowadzili w poniedziałek rano akcję edukacyjną. Rozmowy z uczniami będą odbywać się przez cały wrzesień. Policjanci będą uczyć i edukować dzieci przede wszystkim, w jaki sposób poruszać się po drodze, czyli chodzić właściwą stroną jezdni, nie przechodzić w miejscach niedozwolonych oraz przechodzić na zielonym świetle. Aby na drodze do szkoły było bezpiecznie, policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego sprawdzili stan oznakowania i infrastruktury drogowej w rejonie prawie 700 szkół i przedszkoli. W 50 przypadkach zgłosili zarządcom tych dróg konieczność usunięcia nieprawidłowości. Rosną potrzeby, ale więcej jest też rąk do pomocy. Wolontariusze ruszają do działania. Od dziś bydgoska bazylika wznawia wydawanie ciepłych posiłków dla podopiecznych. Początek września to nie tylko początek roku szkolnego. To także szczególny czas dla wolontariuszy z bydgoskiej bazyliki. Kolejny rok służby, nowych działań i pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Po prostu nie mam wyjścia. Jestem zmuszony przychodzić tutaj i uważam, że jedzenie jest ok, w porządku. Podejrzewam, że nie smakuje nie tylko mnie, ale i pozostałym tutaj ludziom, którzy stoją w kolejce. Do picia herbatka była. Pani co, to podam herbatę za chwilę przyjdę. Dobrze. Otrzymają ciepły posiłek, ale i ciepłe słowo. Bazylika wznawia wydawanie obiadów po wakacyjnej przerwie. Staraliśmy się w międzyczasie jakiś tam suchy prowiant wydawać, ale jednak jest moc w tych gorących posiłkach. Jest to ważne ze względu na to, żeby z powrotem tu naszych tych potrzebujących wziąć do nas pod ramię. Podopieczni mogą liczyć także na pomoc prawną i pomoc lekarską. Wolontariusze i kapłani zapewniają, nikt nie zostanie ze swoimi problemami sam. Potrzeby są coraz to większe. Dzisiaj już wolontariusze zabiorą swoje menażki, rozwożą też posiłki ciepłe po domach ludzi samotnych, ludzi biednych. Bo chcemy wiedzieć, żeby ludzie wiedzieli, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że my zawsze jesteśmy przy nich, jesteśmy z nimi obecni. Posiłki będą wydawane od poniedziałku do piątku od godziny 16. Uczy patriotyzmu do rodzinnego miasta, popularyzuje jego historię i kulturę, bierze udział w ratowaniu zabytków i prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wydawniczą. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy w tym roku obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Główne uroczystości, które odbędą się w najbliższy piątek w Filharmonii Pomorskiej, będą okazją do pokazania ogromnego dorobku towarzystwa. Ulica Jezuicka 4 w Bydgoszczy to adres dobrze znany wszystkim członkom Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. To właśnie tutaj, w zabytkowej XVIII-wiecznej kamieniczce nieopodal bydgoskiej katedry, wytyczane są najważniejsze kierunki działania. Edukacja, wychowanie patriotyczne młodzieży i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego tematu. Dlatego, że jakie będzie wychowanie młodzieży, taka będzie nasza przyszłość. I to nam się udaje. Z tego bydgoskiego jakby przykładu korzysta już właściwie cała Polska. Edukacji nie tylko młodego pokolenia służy przede wszystkim szeroka działalność wydawnicza towarzystwa. Do tej pory wydało ono kilkaset bogato ilustrowanych książek poświęconych Bydgoszczy. Do tego dochodzą kroniki i kalendarze bydgoskie. Autorem fotografii do wielu z nich jest Marek Hełminiak. Teraz, w ostatnich latach po wejściu do Unii Europejskiej, Bydgoszcz zmieniła się diametralnie, to znaczy ja powiedziałbym, że wróciła do czasów świetności. Stała się znowu piękna, przepiękna, cudowna. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy jest organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć, takich chociażby jak koncerty maryjne z różą czy kwesty na ratowanie cmentarzy. Głos społeczny, głos wspólnoty zawsze więcej waży ani pojedynczego człowieka. To już wielokrotnie miało swoje znaczenie i ma nadal, typu ochrona zieleni Bydgoszczy, ochrona pewnych miejsc historycznych, ratowanie nawet, powiedziałbym, pewnych miejsc historycznych i szczerze mówiąc, według mnie przynajmniej to jest w tej chwili zadanie najważniejsze. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy liczy obecnie ponad 300 członków. Ludzi różnych pokoleń, zawodów i zainteresowań. Tak jak u progu działalności przed 100 laty, łączy ich praca na rzecz rozwoju i piękna swojego miasta. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka.
Jarosław Okonek nowym burmistrzem Mroczy. Wczoraj mieszkańcy miasta i gminy wzięli udział w przedterminowych wyborach. Poprzedni burmistrz Leszek K. został skazany prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień. Jarosław Okonek zdobył 1760 głosów, czyli 60,79%. Frekwencja podczas niedzielnego głosowania wyniosła 41,65%. Nowo wybrany burmistrz pełnił do tej pory funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Mroczy. Oficjalne przekazanie władzy w gminie i mieście nastąpi prawdopodobnie w piątek. Pora teraz na informacje sportowe. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. W Bydgoszczy rozpoczną się jutro drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet w Szachach. Oliwia Kiełbasa z Gwiazdy Bydgoszcza, także Michalina Rudzińska, Monika Soćko, Aleksandra Malcewska, Julia Antolak oraz Klaudia Kulon. To skład reprezentacji Polski, która walczyć będzie o tytuł drużynowych mistrzyń świata. Polska jest silna. Kobiety już wiele razy pokazały, że potrafią świetnie grać w turniejach drużynowych. Mamy szansę na medal. Może się okazać, że nie będziemy tak gościnni i zdobędziemy złoto, ale naprawdę stawka jest silna. Reprezentacja Gruzji, Chin, Stanów Zjednoczonych są naprawdę bardzo silne ekipy i tutaj może wygrać każdy. Ta emocja od jutra aż do poniedziałku, a więcej na ten temat o 21.45 w naszym serwisie sportowym. A zapraszał Państwa Hubert Malinowski. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia. I pora na informacje o pogodzie. Magda Żakowska. Witam serdecznie. W ostatnich dniach warto było spojrzeć w niebo, bo sporo na nim się działo, a w tych najbliższych niebo będzie pogodne, a wręcz monotonne. Więcej będzie działo się na termometrach, bo na tych zaobserwujemy cały czas wzrost temperatury. Już jutro będzie około 25-26 stopni, a w kolejnych dniach może być jeszcze cieplej. A szczegóły prognozy pogody oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Miła informacja, prawda? Kończymy ten serwis zbliżeń. Kolejny o godzinie 20.30. Do zobaczenia.